Adrian, coś się stało Moni. Co? Spokojnie, co jej jest? Nie wiem, no chyba umiera. Słucham? Co, ty wkręcasz mnie? No nie, no skończ głupio gadać, chodź pomóż mi. Ej, jeżeli to jest jakiś durny żart... No nie, no chodź. Ej, co tym razem? Ała, ała, ała. Ćwiczyłyśmy, co się strzeliło, no i... Ale... Już nie wytrzymam dłużej. No ale kurde, co ja mam zrobić? To trzeba karetkę wezwać. Chodź jej jakoś. No ale... Strasznie mnie boli. No... Co z ciebie za facet? Ała, nie mogę. Nie jestem lekarzem, ani fizjoterapeutą, co wy? No ale może wystarczy rozmasować, no naprawdę mnie boli. I to nie jest żadna wkrętka? Nie, boli mnie, pomóż mi. Pokaż, gdzie cię boli? No tutaj i tam pod pupą też niżej. O, tak, lepiej? Tak. Mocniej, już? Mocniej. Pomaga? Mocniej, o, jeszcze niżej. O matko, tak, mocniej. Jeszcze tam, poprzyciskaj mi. Lepiej? O, tak, bardzo, jesteś świetny. O, poprzyciskaj. Pomaga? Co ty robisz? Ja? Widziałam, że nagrywasz. Ja? Ale masz takie cudowne dłonie, normalnie, no bolało mnie, ale już mi przechodzi. A bolało, czy już cię nie boli, tak? Fajnie. Wiedziałam, że wymyśliłyście jakąś krzywą akcję. To za szurnięte laski. Ale znowu zaczyna. No wiesz co? Jak mi mogłaś to tak zepsuć? Marcel przed tobą zwiał. Kubacki przed tobą zwiał. Laska, co jest z tobą? Super, lepiej się tłumacz, dlaczego to nagrywałaś. Patrz i ucz się. Kochani, wygląda na to, że na Ditla mamy prawdziwego cudotwórcę. Zarzycka podczas ćwiczeń doznała kontuzji, ale na całe szczęście z pomocą przybiegł jej Adrian i szybko postawił ją na nogi. Spytacie jak? Już wam pokazuję, co zdziałał swoimi silnymi męskimi dłońmi. Tylko uwaga, to jest dla dorosłych. Tak, tak. O matko, tak mocniej. Jeszcze tam... poprzyciskaj mi. Lepiej? O, tak, bardzo. Jesteś świetny.